MH Developer. To moduł umożliwiający zdalne sterowanie funkcjami naszych mieszkań i domów. To prosty przepis na smart home. Moduł ten przeznaczony jest do sterowania ogrzewaniem, oświetleniem, gniazdami albo jakimiś innymi obwodami elektrycznymi. Posiada 25 wejść oraz 23 wyjścia, które umożliwiają zarządzanie wspomnianymi funkcjami. Z przodu jednostki znajduje się panel sterujący. Pozwala na sterowanie obwodami, czyli załączanie i wyłączanie ich lub sprawdzanie, w jakim są stanie. Z panelu odczytamy temperaturę bieżącą, ale również możemy zmieniać wartości temperatury zadanej. Obwodami można więc sterować z panelu wbudowanego w urządzeniu, zdalnie z aplikacji zainstalowanej na urządzeniach mobilnych lub tradycyjnie z przycisków zamontowanych na ścianie. Omówienie urządzenia rozpoczniemy od funkcji ogrzewania. W ramach sterowania ogrzewaniem sterownik posiada 9 wejść do podłączenia czujników temperatury. Oto one. Otrzymujemy je wraz z urządzeniem. Prostą symulację tego zadania możemy przeprowadzić na żarówce halogenowej. Źródło to szybko się nagrzewa, wydzielając dużo ciepła. Umieszczony w pobliżu czujnik mierzy tą temperaturę. Następnie zmierzoną wartość porównuje z temperaturą zadaną i załącza lub wyłącza wyjście powiązane z tym czujnikiem, co będzie cały czas widoczne na filmie. W moim przykładzie zamiast elektrozaworu podłączoną mam żarówkę. Sterownik na wyjściu podaje lub odcina napięcie zasilające. Dzięki temu otwierany lub zamykany jest elektrozawór. W ten sposób możemy regulować temperaturę w pomieszczeniu. Żarówka jest włączona za każdym razem, gdy temperatura spadnie o około 0,5 stopnia Celsjusza. Taka histereza ustawiona jest fabrycznie. Można ją zmienić z aplikacji mobilnej do tego sterownika, Effend Home 2. 8 wejść do pomiaru temperatury przyporządkowane jest do 8 wyjść triakowych, dzięki którym w ten sposób możemy sterować ogrzewaniem. Do wyjść elektrozaworów należy podłączyć siłowniki zasilane napięciem 230 V. Maksymalna obciążalność dla pojedynczego wyjścia to 0,5 A. System reguluje temperaturę w budynku poprzez pomiar temperatury niezależnie w każdym pomieszczeniu. Porównuje temperaturę zadaną z temperaturą w pomieszczeniu i otwiera lub zamyka elektrozawór. W ten właśnie sposób realizowana jest funkcja ogrzewania. Tak jak wspomniałem, regulacja temperatury odbywa się z aplikacji w urządzeniu mobilnym, to pokażę w kolejnych filmach, albo z panelu wbudowanego w sterowniku. Mój czujnik temperatury podłączony jest do wejścia pierwszego i pokazuje teraz wartość 28,8 stopnia. I temperatura spada, bo teraz pokazuje 28,3. Wartość dolna to temperatura zadana. Prawym przyciskiem możemy zwiększyć temperaturę, podniosłem na 29, źródło światła się włączyło. Lewym przyciskiem zmniejszam temperaturę, ustawiam 28 stopni. Żarówka się wyłączyła. Nasz elektrozawór się zamknie i przestanie ogrzewać pomieszczenie. W ten sposób wpływamy na stan zaworów. Przyciskami góra-dół przesuwamy się pomiędzy poszczególnymi obwodami grzewczymi, czyli odczytami. U mnie w pozostałych odczytach pojawia się błąd. Oznacza on brak odczytu czujników, ponieważ mam podłączone tylko dwa pomiary temperatury. Wybierając odpowiedni obwód z panelu, możemy zmieniać nastawy temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Druga czujka podłączona jest do wejścia 9. Pozwolę sobie trochę ją szukać. To wejście do pomiaru temperatury nie ma przyporządkowanego wyjścia, co jest widoczne poprzez brak możliwości ustawienia temperatury zadanej.
Może więc być wykorzystane tylko do pomiaru temperatury, np. temperatury zewnętrznej, czyli będzie nas informować o temperaturze poza budynkiem lub w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowana. Jak widać na wyświetlaczu, informacje o zmianie temperatury pojawiają się już po kilku sekundach, zarówno wtedy, gdy temperatura wzrasta, oraz gdy opada. Kolejne 12 wejść ma przyporządkowanych 12 wyjść przekaźnikowych 16-amperowych. Na wyświetlaczu oznaczone są od 1 do 12. W górnej części wyświetlacza widzimy stan wejścia, w dolnej części stan wyjścia. Do wejść podłączamy przyciski chwilowe, tak zwane dzwonkowe. Nie można stosować wyłączników pojedynczych, schodowych czy krzyżowych. Do sterowania można wykorzystać przyciski szklane, zasilane napięciem 24 V prądu stałego. Sterowanie odbywa się w trybie bistabilnym, czyli jeden impuls załącza, drugi wyłącza i tak na zmianę. Wyjścia umożliwiają załączenie obwodów oświetleniowych lub innych działających na zasadzie włącz-wyłącz. Należy zwrócić uwagę na obciążalność wbudowanych przekaźników. Informacje te znajdują się w tabeli danych technicznych. Maksymalna obciążalność dla pojedynczego wyjścia to 16 A. Sterownik posiada jeszcze trzy wyjścia przekaźnikowe bez przypisanych wejść. Oznaczone są jako 13, 14 i 15 wyjście. Poprzez te wyjścia możemy sterować zaworami wody, gazu albo innych mediów. Maksymalna obciążalność dla tych wyjść to 3 A. Wyjście 16 można wykorzystać jako wyjście wyłącz wszystko. Na wyświetlaczu sterownika możemy odczytać stan wejść i wyjść. Wciśnięcie przycisku pokazuje zmianę stanu na włączone. Po zwolnieniu przycisku wraca do stanu wyłączone. Każde wciśnięcie przycisku ma też wpływ na przypisane do niego wyjście przekaźnikowe, którego stan też jest określony jako włączony, wyłączony. Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę na przypisanym do niego wyjściu, czyli załączenie obwodu. Kolejne impulsy przychodzące na wejście zmieniają stan wyjścia, tak jak odbywa się to w przekaźnikach bistabilnych. Pierwszy impuls załącza, drugi wyłącza. Rozszerzenie funkcjonalności realizujemy poprzez zastosowanie modułów rozszerzeń systemu Effect Home. Moduł ten można rozszerzyć o inne funkcjonalności. Sterowanie roletami, bramami, oświetleniem RGB, ściemniaczami 230 V, scenariuszami, podlewaniem ogrodu czy sterowanie innymi obwodami elektrycznymi. Do połączenia urządzeń wykorzystujemy protokół CAN, który jest dostępny w sterowniku. Do podłączenia urządzeń spoza systemu Effect Home będzie można wykorzystać protokół Modbus. Integralną częścią systemu jest aplikacja mobilna, która służy do konfiguracji i sterowania urządzeniami podłączonymi do modułu MH Developer. W domu łączymy się lokalnie poprzez sieć Wi-Fi. Będąc poza domem, aplikacja przełącza się na sterowanie poprzez chmurę. Co umożliwia aplikacja? Pozwala na zdalne sterowanie, konfigurację poszczególnych urządzeń, ustawianie scenariuszy, czyli grupowanie różnych urządzeń, aby wszystkie razem jednocześnie załączały się lub wyłączały. Umożliwia ustawianie programatorów, czyli czasowe załączenie lub wyłączenie poszczególnych urządzeń. Aplikacje mobilne występują w wersji na system Android oraz iOS i są bezpłatne. Aplikacja jest prosta i intuicyjna.
W kolejnym filmie zajmiemy się połączeniem sterownika MH Developer z aplikacji mobilnej i konfiguracją aplikacji. To tyle w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji na temat prezentowanego urządzenia znajduje się na naszej stronie fifcom.pl.